Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Król Chinatown. Witam was w serii Skyblock na serwerze hypixel.net. Zanim zaczniemy odcinek, chciałbym was bardzo serdecznie poprosić o zostawienie subskrypcji, dzwoneczka, lajka, komentarz. Bardzo mnie to motywuje, naprawdę. Więc zaczynamy, let's go! Właśnie udało mi się wbić następny level na drewnie. Możemy teraz stworzyć Enchanted Wood. Ja idę kopać dalej, widzimy się za chwileczkę. Właśnie udało mi się wbić ogólnie leśnictwo na poziom, to jest 12 już. 12, czajcie to. Już jest poziom 12, dostaliśmy plus 1 siły, 4 następne procenty na do podwojenia loga. Pięka, tak jakby. 1000 golda, 1 siły. Czy dobrze? Spoko nawet, więc teraz tak. W tym momencie idę płacić kasę. Szybko pokażę wam razu, jak wygląda mój stan konta. Mój stan konta na dzień dzisiejszy prezentuje się 28347. Dobra, lecimy na home. Teraz stwórzmy Enchanted Charcoal'e. Nie, to tylko jeden musi być. Dobra. Mamy dwa. Jeszcze zróbmy. Muszę zobaczyć, ile tego węgla mamy. Zróbmy jeszcze dwa. Przez chwilę myślałem jeszcze jeden, ale... Ale dobra, dobra, teraz zróbmy te skrzynki dla tych ziomeczków. Dwie potrzebujemy, raz, dwa. Dobra. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy ulepszyć naszego miniona drewnianego, tylko że my chyba... No nie mamy w ogóle nawet tego miniona, sprawdźmy. Gdzie to jest? Nie, no musimy go mieć. Akacja. Ej, serio, możemy go nie mieć. Nie, jest. Jest tutaj. To czemu? To tak. Tak, tak, tak. Gold tutaj. Redstone tu, skeleton tu. Akacja to, jungle to. I on będzie tu, dobra. Stwórzmy tego minionka na następny level. Trzeci level. Super. Jeszcze potrzebujemy 24 minionki, żeby mieć następny level w... Mówcie. O kurde, prawie spadłem. Żeby mieć następne miejsce na minionka. Dobra. W tym momencie ten minionek, jak widzicie, zbierzmy go. Zróbmy tu miejsce tako. O kurde, on diament tu. O, next to minion. Chuj, to nieźle. To sobie zrobiliśmy. Czyli nie da się. Pot. Ale poczekajcie, może coś jeszcze wymyślę. Muszę zobaczyć, czy tu przez środek czegoś nie postawiłem. Nie. Dobra. Czyli jeżeli ten minion jest tu, mogę postawić mu to na głowie? To, a powiedzmy, zróbmy coś takiego. O. Nie, nie mogę. Dobra. Dobra, rozwalmy to. Ja w tym... Oj, kurczę, nie to. Ja w tym momencie bardzo bym chciał, wiecie co zrobić? Tutaj są dwa miniony. Bez tego kompaktora. O, czekajcie, ten i ten jest bez.
tego kompaktora, jak widzicie, nie? Ten jest bez kompaktora, a ten ma skrzynkę, więc... Ej, gdzie jest jeszcze jeden kompaktor? Ten nie ma, to trzech nie ma. A wydawało mi się... A jest w węglu. Dobra, ja w tym momencie idę zrobić tego kompaktora, który się robi o tak. Enchanted cobblestone i enchanted redstone. Więc widzimy się, jak zrobię trzy kompaktory dla naszych minionków. Zapomniałem o czymś. Wiecie co? O czym zapomniałem? Żeby włożyć enchanted węgiel do tych minionków. Tylko że pamiętajcie, wkładacie tak pojedynczo, bo czasami możecie wam zabrać wszystko, jak próbujecie prawym nawet. Tu jest. Tu nie ma. Dawaj to. Dobra. Tu jest. Tu nie ma. Ale tutaj się nie opłaca, bo mam tylko skrzynkę. Tu się opłaca, bo ma kompaktora. No. No tak, dawaj mi to. Dobra. Tym się nie opłaca i temu też się nie opłaca. Zbierzmy całego luta, co tutaj jest. Nie ma. Bo chciałbym już powoli iść już. Się ogarnąć. Dobra, włóżmy te diamenty tutaj. 63 enchanted diamentów na ten moment mamy. Dobra. Pójdziemy tylko jeszcze do węglowego ziomeczka. I odłożymy mu enchanted węgiel. Teraz wam coś pokażę, bo przeglądałem sobie recipy i z kolekcji numer... Z tego drewna, z kolekcji numer 7 już jest medium storage. Z enchantem będzie można go stworzyć. Później jest... talizman, który daje 10 speeda, jeżeli jesteśmy na graveyardzie, foreście i na wilderness. I ostatni large storage. Więc ja to pewnie wbiję sobie, ale na ten moment ja idę robić te kompaktory dla naszych minionków. Widzimy się. Siemaneczko, po przerwie. Kurde, ale mam czkawkę. Zanim ogólnie zrobię te kompaktory, chciałbym wam pokazać, jak zbieram właśnie diaksy, bo zaraz siądzie level i właśnie siadł level na level 8 na diamentowy. Możemy robić teraz enchanted diamond block. Dobra, połączmy to wszystko w bloki. Na razie na ten moment, ponieważ chyba, ale to chyba się tego pozbędziemy. Lepiej będzie, jak to po prostu... Ej, czy? A, bo on zbiera wszystko. Tu nie ma, tutaj są jeszcze. Czy tu gdzieś jeszcze są? Nie ma, nie ma, nie ma. O kurczę, laga mnie. Dobra. Połączmy wszystko na bloki. Na bloki, sorki, nie chciałem zrobić enchanty, znaczy... Dobra, to już zostawmy, podłóżmy to tutaj. Zobaczcie, ile bloków, diaksów. Wow, czy to nie jest dużo? No trochę jest, a to dlatego wszystko, bo mamy ten przyspieszacz, który daje 20 na przyspieszenie całej produkcji. Dobra, zbierzmy to. O Jezuniu! Zobaczcie to. Zbierzmy to. Dobra. Wiecie co? Ulepszmy go raz, dwa. Co potrzeba? Enchanted. Węgiel. Powiem wam, że szkoda, że nie można robić z bloków od razu enchanted na przykład. Dobra, gdzie jest to enchanted? Tutaj. Tak. 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 Dobra. Trochę tego będzie pewnie. Dobra, już więcej nie róbmy, bo...
Potrzebujemy tylko tyle chyba. Zaraz zobaczymy. 3, 3, 3, 3. Chyba będziemy potrzebować jednak więcej. Sprawdźmy to. 5 potrzebujemy jeszcze. Dobra, zrobimy 5, a resztę wystawimy, bo potrzebuję na taki na przepalanie diamentów. Dobra, Enchanted Coal. Enchanted potrzebujemy 24. Czyli przemijmy to wszystko. Dobra, mamy 24, nawet ponad trochę. Ja już jak tu jestem, to sobie wezmę skrzynki, bo mi się przydadzą. Tylko gdzie one są? Tu nie ma. Tu nie. Tu nie. Dobra, mniejsza w to. Idziemy go ulepszyć i te zbierać itemy na te ulepszenia, czyli kompaktory. Potrzebujemy 3. No i brawo, level 6 na minionku. Zobaczmy co teraz, 8 ich potrzebujemy. Dobra, ja w tym momencie idę robić dropić redstone i cobblestone. Widzimy się jak wszystko wydropię i będziemy gotowi do zrobienia kompaktorów. Jesteśmy, właśnie mam już kobla. Mam enchant redstone, no więc tworzymy te kompaktory. Potrzebujemy ich 3 akurat. 3. O kurde. Muszę znowu układać, Boże. Dobra, zróbmy tak. Jeszcze jeden. Dobra, mamy 3. Pójdźmy włożyć. Któryś nie ma, czekaj, gdzie on jest? Ten ma. Ten nie ma. Już ma. Ten nie ma, już ma. Ten ma. Ten nie ma, ale już ma. Dobra. Teraz zobaczmy, ja mam enchanted charcoala. Bo przydałoby się im też włożyć, przyspieszyć ich o 3. No dobra, mamy niestety nie tyle, co bym chciał. Chyba, że... jak to było? Węgiel chyba dookoła. Zobaczmy ile... węgla wykopał nasz ziomeczek już. Dobra, zbierzmy to. Spróbujmy skraftować. To było chyba tak. Tak. Tak, dobra. Mamy 3, idealnie. Bo tylko 3 potrzebujemy. On fajnie wygląda, fajnie się świeci. Pamiętajcie, rozdzielajcie zanim wkładacie do postaci, znaczy do minionka, bo później wam włoży wszystkie przez przypadek i wtedy stracicie. Będziecie musieli je wyciągać. Dobra. No to co? Na razie wszystkie minionki są gotowe. Ja w tym momencie lecę robić... A nie, poczekajcie. Mamy 2 staki enchantowanego diaksa, więc wiecie co robimy? Ulepszamy naszego minionka na level 8. Let's go. Minion level 8. Zobaczmy co dalej. Jezusie. 256 enchanted diamentów. Zanim ja to nazbieram, to potrwa trochę. W tym momencie, wiecie co zrobimy? Tą siekierkę. Nie da się chyba robić takiego czegoś, co? Nie da się. Ja sprawdzę na internecie i do tej siekierki dodamy bonus, dzięki któremu wszystkie itemy będą od razu leciały do naszego ekwipunku. Zaraz się widzimy. Tym już jestem. Co do siekierki, zaraz do niej wrócimy, ale przed chwilą zebrałem węgiel i udało mi się wbić enchanted block of coal. Przepraszam za messengera, ale... O kurde, ale na pierwsza. Jezu, niu. Dobra, teraz tak, zbierzmy wszystkie diamenty stąd, bo ja już powoli się zbieram do pracy i chcę mieć już wszystko za sobą. Ostatni dzień pracy i będę mógł sobie normalnie pograć, a nie, że tylko... O kurde. Już myślałem, że tu nic nie ma. Dobra. Dobra, odłóżmy te diamenty tutaj. Tak, 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 tak. Mamy trochę orów, mamy trochę węgla teraz. Więc ja idę ogarnąć się do pracy, wrócę jutro rano zrobimy
enchant do pickaxa i do axa, czyli do siekierki i do kilofa, ponieważ gdy kopiemy coś, to wyskakuje i leci, czasami spada i się tego nie da zebrać. A jest taki bonus, który dzięki któremu będzie wszystko nam wlatywało do ekwipunku, czyli totalny kozak. Dobra, no to... Siemaneczko, właśnie przed chwilą udało mi się wbić. To już jest bodajże 14 level miningu. Zobaczcie, daje 56% na double ora, 1 defense, 1200 coinów. Ja w tym momencie idę zrobić jeszcze jeden kill off. Chcę zrobić podobny, tylko że z takim bonusikiem, ale to zobaczycie. Zobaczycie wszystko zaraz. Właśnie przed chwileczką, słuchajcie, zrobiłem kill off. Włożyłem mu Fortuna 5 i patrzcie mi, co włożyło. Przyspieszenie 5 włożyłem, a zobaczcie, co mi poleciało. Fortuna i telekineza. Telekineza działa tak, że wam już pokażę, jak to działa. Tylko... rozwalę to. Widzicie? Silk Touch, czyli... Dobra. Który to jest? To jest ten. Patrzcie. Od razu mam w ekwipunku. Nie muszę w ogóle podnosić. Widzicie? Nigdzie nie leci, tylko od razu leci. Do ekwipunku. Ja w tym momencie idę wbić następny level, około 30, bo chciałbym włożyć experience 3 do niego, więc zaraz się widzimy. Więc tak, słuchajcie tego, co to się właśnie stało. Udało mi się znaleźć ziomeczka, który chce kupić Silk Toucha i właśnie go wymontowałem. Wybonusowałem i wymienię się, wiecie za co? Zapatrzcie, Endermana Miniona, czyli nie będę musiał zbierać już Ender Pearl, tylko po prostu już mamy jedynkę, zbierzemy i zrobimy wtedy i dopiero będziemy mogli odblokować go, ale super, bo tak naprawdę już nie musimy zbierać Ender Pearl, a straciłem tylko 13 levela. Dobra. Czemu napisamy? I can't. Czekaj, czy mnie doda. Dodaj mnie. I... wyrzucił mnie. Dobra. Idziemy na naszą wyspę. O, widzę ziemniaczka. Dobra, idziemy na naszą wyspę. Super, mamy Endermana. Enderman. Okej, więc tak. W tym momencie zrobiłem też Experience 3. Tu mi brakuje. W tym. Włóżmy te experience 3. 9 leveli. Spoko. Czyli mamy teraz tak. Wszystkie bonusy. To jest do kopalni ten kill off, a ten. Ten jest do dropienia tutaj. I ten też jest do dropienia tutaj pieniędzy. Bo ten 640 za staka diamentów. Stoicie, po prostu oglądacie sobie serię. Dobra. W tym momencie chciałbym zakończyć ten odcinek. I... zapraszam do następnego, widzimy się, a w drugim odcinku, znaczy w następnym będzie się dużo działo, zobaczycie.